witam państwa bardzo serdecznie. Męczę Krzysztof, firma ICB Pharma. Znajdujemy się w kwaterze odmiany Golden Delicious. Jak widzimy, jabłka dobrej jakości, liść również całkiem fajny, trawa jest zielona. A to zasługa tego, że gospodarz ma system nadkoronowy i systematycznie z niego korzysta, puszczając wodę, co przekłada się, jak widzimy, zarówno na Jakość i ilość jabłek, które znajdują się na drzewach. Ponadto stosuje nasze produkty, czyli Megis, Ortokrzem z mikroelementami oraz naszą nowość, czyli nawóz wapniowy Calpronę. Nie wszyscy są w takiej komfortowej sytuacji jak gospodarz, u którego się znajdujemy. Pozostaje im jedynie wspieranie się produktami nawozowymi bądź różnego rodzaju biostymulatorami. My, oczywiście, ze swojej strony zachęcamy do stosowania mieszaniny dwóch produktów: czyli Calprone i Megis. Calprone jest to produkt, który w swojej technologii posiada otoczkowane wapno, które bardzo fajnie. Jest przez rośliny przyswajalne i wbudowywane w ich struktury. W obecnej sytuacji widzimy, że pogoda się trochę zmienia. Mamy nadzieję, że troszeczkę popada, co ułatwi nam dociągnięcie tych owoców do końca, do okresu zbioru. Natomiast pamiętajmy, że tam, gdzie jest intensywne nawożenie wapni i krzemem, te owoce zdecydowanie lepiej znoszą takie niekorzystne warunki. Jesteśmy w okresie zbioru. Zauważamy w wielu lokalizacjach, że te owoce, które spadły na ziemię, albo no po prostu jak zbieramy, nie posiadają nasion. To jest takie troszeczkę nasze zaniechanie z okresu kwitnienia. Widzimy, że w wielu miejscach owady zepelające nie odwiedzały naszych kwater, co przyłożyło się na to, że nie ma nasion. Owoce, widać, są przystymulowane przez różnego rodzaju hormony i się trzymały na drzewach i rozwijały. Natomiast niekorzystne warunki wzrostu spowodowały, że rośliny zaczęły te owoce gubić. Więc pamiętajmy, jak bardzo ważne jest zapylenie, jak bardzo ważna jest zbytność owadów zapalających na naszych plantacjach. Więc w tym okresie kwitnienia stosujmy atraktanty. Z naszej oferty oczywiście polecam produkt Biopolin. I pamiętajmy, że każde nasiono w jabłku czy w gruszce to jest coś in plus, tak? Każde nasiono powoduje większość przyswajalność składników pokarmowych przez owoce. Takie owoce zdecydowanie lepiej się rozwijają a co najważniejsze, zdecydowanie lepiej się przechowują niż te, które tych nasion nie posiadają. Obecny sezon jest sezonem mocno przyspieszonym. Większość odmian już jest zbierana albo już została zebrana. Mam tutaj na myśli e, Gale i, i, i całą tą grupę. Mamy obecnie 9, 9 wrzesień. E, jesteśmy w kwaterze Goldena, który no, dziś bądź na dniach będzie, będzie, będzie tutaj rozpoczęty zbiór. E, więc kontrolujmy swoje kwatery, kontrolujmy swoje sady, bo możemy zostać zaskoczeni fazą dojrzałości swoich owoców.